Lampa Ulanzi specjalnie po to, bo GoPro słabo znosi braki w świetle, przez co właśnie wieczorami nagrywanie jest utrudnione, nie ma tej płynności. Dodatkowa lampa zawsze się przyda, można zmieniać barwę świecenia oraz jasność. Można również zakładać pod osłonkę filtry i zmieniać trochę kolorystykę oświetlenia. Oczywiście klapka do GoPro zamykamy, jest w pełni wodoszczelna, mikrofony są wodoszczelne. Do tego Baseus 10 000 mAh, 18-watowy powerbank. Pływak wypornościowy, bo zaraz idziemy na plażę. Do tego karty 3 SanDiski 64-gigowe, Samsung 128-giga oraz cały pakiet wyposażenia dodatkowego do GoPro, jakieś zaczepy, uchwyty, wszystko. Cześć.